Na wstępie chciałbym Wam powiedzieć pokrótce narzędzia, które będą Wam potrzebne do wykonania mormyszek. No bez lutownicy się nie obejdzie, marka, typ nie ma kompletnie znaczenia. Ważna jest rzecz, żeby miała lutownica cienki grot, który umożliwi nam nagrzanie tego rowka w wolframowej główce. Czym cieńsza lutownica, czym cieńszy grot w lutownicy, tym ten lód będzie subtelniejszy, mormyszka będzie wykonana bardzo schludnie i bardzo ładnie. Potrzebujemy także spoiwo. Ja używam standardowej cyny. Jest to spoiwo niskotemperaturowe. Moim zdaniem w pełni zapewni mi połączenie i zapewnia mi pewne połączenie haczyka z główką wolframową. No, ważna jest rzecz. Jeżeli będzie to zimny lód, to żaden lód, zimny lód, czyli lód, który nie jest w pełni połączony między tymi dwoma metalami, czy też trzema, bo wolfram, haczyk stalowy i spoiwo w postaci cyny stopołowionego, no wtedy będzie haczyk się nam wyrwie z takiego zimnego lutu, więc jeżeli jest dobrze wykonany lód, poprawnie, to nic się nie wydarzy. Potrzebujemy także trochę kalafonii, może nam się przydać do pobielenia, podrasowania trochę tego tinolu, tej cyny, która w sobie zawiera już kalafonię, no ale ono się często wypala, w tym trzeba trochę dorzucić, żeby nam to ładnie się bieliło, łączyło. Potrzebuję na czymś zamocować główkę wolframową. Ja wykonuję swoje główki na igle 0,8 mm, obciąłem w niej ostrą końcówkę. Dlaczego 0,8 mm? Ponieważ ten igielit, który stosuję, jest akurat 0,8 mm. W tym momencie uzyskuję główkę bezpośrednio pod mormyszkę, pod igielitowanie. Nie kombinuję z piłowaniem, rozpiłowaniem, rozciąganiem igielitu. Można stosować cieńszą igłę, no ale moim zdaniem to nie ma jakiegoś przeskoku w postaci uzyskania masy. Jak dla mnie szkoda mi czasu i atłasu, żeby aż tak się bawić, dłubać. No, to jest dla mnie w pełni wystarczające. Tą igłę, jak widzicie, ona ma plastikowy element na dole. Żeby jej nie uszkadzać sobie przy pomocy lutownicy, tej wysokiej temperatury, która powstaje podczas lutowania główki wolframowej, zakładam na igłę koraliki szklane. Możecie zamiast korali uszkadzać rurkę teflonową, jakąś inną rurkę, która się nie będzie lutowała, nie będzie się lutowała, nie będzie się topiła, nie będzie się przyklejała do mormyszki, no żeby nam to ułatwiło pracę, szło to nam w miarę przyjemnie. Szklane koraliki jak najbardziej są wskazane i pomagają przy pracy. Co potrzebujemy jeszcze takiego podstawowego? No potrzebujemy gdzieś zamocować nasz statyw, naszą igłę. Może być to imadło, mogą być to kombinerki, zakładamy sobie tutaj wtedy gumkę, recepturkę, ściskamy. Warto też mieć drugie kombinerki, ponieważ jak już wykonamy mormyszkę, to później ją ściągamy z igły, no ona będzie nagrzana, możemy poczekać, ale jak złapiemy sobie jakiś drugi element, to od razu ściągniemy, praca idzie szybko, sprawnie. To są rzeczy podstawowe, które potrzebujemy, żeby zacząć pracę. Warto też mieć w swoim warsztacie, warto, ale nie jest to niezbędne. Odsysacz do cyny, troszeczkę cyny za dużo nałożymy, odsysamy, lutujemy dalej, z bałwanka robimy normalną kulkę, bardzo ułatwia nam życie. Ja z tego względu, że dużo lutuję, bawię, majsterkuję, kupiłem sobie w sklepie elektronicznym tak zwaną trzecią rękę. Wyposażony jest element w dwie klamerki po dwóch stronach, takie elektryczne. Jedną, jak widzicie, sobie obłożyłem folią aluminiową, żeby mi się cyna do nich nie przyklejała. Przyrząd się sprawdza do takiego dłubania, majsterkowania w domu. Polecam, warto mieć. No i trzecia, ostatnia rzecz. Topnik. Kalafonia nie pozwala na połączenie wykonania lutu w czarnych główkach wolframowych. Ten topnik już to pozwala. Na rynku prawdopodobnie jest wiele innych topników, które to także pozwolą. Jednak no, ja przyznaję, że ten kupiłem i ten na razie mi się sprawdza. Innych na razie nie poszukuję. Ten lutuje czarne, srebrne, wszystkie mormyszki jak do tej pory. Jedyną rzeczą, które nie udało mi się pobielić, jedyną, no dwie rzeczy, które mi się na razie nie udało pobielić, to jest czysty wolfram oraz moja igła, przy pomocy której lutuję mormyszki. Ważna jest rzecz, ten topnik trzeba stosować bardzo ostrożnie, znaczy w małych ilościach, ponieważ jeżeli go damy dużo na główkę, spowoduje nam zniwelowanie, zniszczy nam tą warstwę wierzchnią, ten kolor na mormyszce, na główce. Czarny, mosiąc oraz srebrny
pojawi nam się powłoka, która się znajduje pod spodem, czyli miedź. Ta pierwsza powłoka galwaniczna zostanie zniszczona, więc trzeba go dawać z umiarem. To by było tyle. Przystępujemy. Mormyszki wykonuje na główkach stosowanych w wędkarstwie muchowym do obciążania nimf. Są to główki wolframowe z nacięciem. Główki są wykończone w wersji dyskoteka bądź też gładkie. No, co musicie wiedzieć, żeby znaleźć ten właściwy towar do wykonania mormyszek? W wędkarstwie muchowym stosuje się dwa rodzaje obciążeń. Jeden to jest mosiądz oraz wolfram. No, my poszukujemy wolframu z nacięciem oraz jeżeli chcemy wersję dyskotekę, musimy poszukiwać opisu refleks. Główki te bez nacięcia możemy także wykorzystać do wykonania na przykład mormyszek typu bałwanek. W mniejszy koralik montujemy haczyk, przez większy przeprowadzamy igielit i uzyskujemy mormyszkę bałwanka. Czym maluję swoje mormyszki? Maluję lakierami do paznokci, lakiery do paznokci, które udało mi się wydobyć od żony z szuflady, bądź też, które udało mi się zakupić. Jednym z lakierów, który udało mi się zakupić w sieci sklepów, jest to lakier, który posiada właściwości fotoluminescencji. Lakier kosztował mnie 6 zł za całe opakowanie, jest to 8 ml. W jaki sposób pomalować swoje mormyszki? Wykonane mormyszki możemy wpiąć w korek, możemy w palcach pomalować trzymając haczyk. Ja Wam polecam przykleić mormyszki do taśmy papierowej malarskiej, następnie zawinąć taśmę. W ten sposób mamy zabezpieczone groty haczyków oraz dostęp do każdej pojedynczej mormyszki. Na przygotowany statyw z igły montuję główkę wolframową, następnie biele rowek, i montuję ówcześnie pobielony haczyk. Mamy, uzyskujemy ładny otworek centryczny oraz zachowane kąty w mormyszce.